Przechodzimy do punktu 6c. Projekt w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Wnioskuje się o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wschodnią część osiedla Azory, wyznaczonego przez ulicę Opolska, Dzikowskiego oraz inny tor kolejowy. Temat jest spowodowany dwoma sprawami. Jedna to jest ulica Podkowińskiego, która ma problem z finalizacją w ogóle projektu, czyli w ogóle z wytyczeniem projektu i budowy, ze względu na problem z nawrotem i sporem między właścicielem budynku i terenu, a projektantami na temat przebiegu tej drogi. Myślę, że plan mógłby to uporządkować, jeśli nie, to przynajmniej ułatwić procedowanie tego planu. A druga rzecz dotyczy mieszkańców ulicy Słowiczej, gdzie mieszkający bliżej ulicy Opolskiej mają problem z firmą Impol, która na chwilę obecną tam funkcjonuje i nie ma do to pretensji ani problemów, ale mają przedstawiciele tej firmy spór z mieszkańcami na temat budowy parkingu podziemnego tuż przy ich ogródkach oraz tam jakieś spory prawne, których jeszcze do końca nie rozeznałem, bo sprawa jest dość świeża, dotyczące telefonii komórkowej anten dokładnie i tego, czy one tam mogły się znajdować, czy nie, bo prawdopodobnie zostały zainstalowane bez zachowania odpowiedniej procedury, ale to powiedzmy jest spór mieszkańców. To są powiedzmy konflikty, które w jakiś sposób mogły uporządkować plan zagospodarowania przestrzennego, dlatego proponujemy, jak pokażę Państwu, wprowadzenie, znaczy właściwie zawnioskowanie do Biura Planowania i do Rad Miejskich o przystąpienie do procedury uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Także, czy są jakieś pytania? Proszę. Nie o Polska, tylko Konrad. A racja, oczywiście. Słusznie, ja domyślnie sobie zawsze o Polska. Ja chciałbym zwrócić, że Polska Konrad. To jest ważna rzecz. Oczywiście. Ja może jeszcze uzupełnienie dodam, że... Proszę poprawić to jako autopoprawka, który jest z redakcji na że uzupełnienie dodać, jeśli mogę, to sprawa na Podkowińskiego trwa chyba od 8 lat, tam jest taki konflikt pomiędzy mieszkańcami a deweloperem, który pierwotnie wybudował blok, myśmy w zeszłym roku w kadencji podejmowali szereg działań, żeby prowadzić do czegoś. Było bardzo blisko, nawet było się spotkanie tutaj u nas w siedzibie dzielnicy w gronie chyba kilkunastu osób, gdzie miasto już miało podpisać ugodę z tym deweloperem, który budował, z przedstawicielami wspólnoty, no i ZIKI, czy mieli dogadać się o budowę tej drogi. Czyli tam, no może budowę generalnie drogi, bo ona istnieje w takiej wersji, powiedzmy, prowizorycznej, ale po prostu niestety Państwo w ostatniej chwili nie doszli tutaj do naszego porozumienia, negocjacje zostały zerwane. Stąd się to miało po prostu taką procedurę bardziej jakąś urzędową. Po prostu tam nie można liczyć na dogadanie się tych stron. My z tego, co wywnioskowaliśmy, mówiąc szczerze, obie strony tam mają troszeczkę za kołnierzę, żeby zabrudziły. My troszeczkę tak może też wycofaliśmy się z tego konfliktu, ponieważ nie umieliśmy go rozwiązać, także teraz to idzie taką drogą urzędową, bardzo, bardzo poprawną. I to jest jeden z powodów wnioskowania naszego kwota. Właśnie Grzegorz przytoczył się temat ulicy Fischera, bo tam mieszkańcy ulicy Fischera też są powiedzmy zaangażowani w temat, bo tam był tymczasowy wjazd z ulicy Fischera, który miał być później wjazd z ulicy Nowosłowicza, ulica nie powstała Nowosłowicza. Wjazd tymczasowy stał się stałym i tak dalej, i tak dalej. Szereg tematów, które myślę, że trzeba wyjaśnić po prostu planistycznie. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym poddajemy pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę podniesienia ręki. Dziękuję. 17 0 przeciw 0 wstrzymujących.